Drodzy Państwo, zmieniamy temat. Ciągle będziemy mówić o tym, o procesach starzenia się i czy można coś z tym fantem zrobić, ale będziemy mówić o innym związku odżywczym, a bardziej precyzyjnie kilku, chociaż jeden z nich będzie najistotniejszy. I powiem Państwu szczerze, że witamina B12 to jest moja specjalność i mój ulubiony związek odżywczy. Natomiast moim takim drugim ulubionym związkiem odżywczym stały się niezbędne kwasy tłuszczowe, szczególnie taki jeden, który my potocznie nazywamy DHA, i o tym właśnie będę mówił. I to ten DHA i te niezbędne kwasy tłuszczowe tak może od stosunkowo niedawna, dopiero kilku lat, stały się takim moim drugim ulubionym związkiem odżywczym. Okay? Może rozpoczniemy od tego samego cytatu, tak dla przypomnienia. Starzenie się powoduje głębokie zmiany wpływające na wszystkie układy tkanki, organy i tkanki, i tak naprawdę to wszystkie komórki naszego ciała również. Pamiętamy to zdjęcie, prawda, tych panów, to już patrzyliśmy. Popatrzmy, co dzieje się w naszym układzie sercowo-naczyniowym w procesie starzenia się. Zobaczmy, że w procesie starzenia się tracimy możliwość syntezy tlenku azotu. To jest bardzo istotny związek chemiczny, który jest produkowany między innymi przez te nabłonkowe komórki naszych naczyń krwionośnych. Okay? Jest on bardzo istotny, jak zilustruje to, co mamy tutaj na tym wykresie. Zwróćmy uwagę, że gdy my produkujemy mniej tego tlenku azotu, jedna z komplikacji to co? Zwiększa się agregacja płytek krwi. Płytki krwi to jest jeden z rodzajów komórek krwi, prawda? Agregacja płytek krwi oznacza co? Oznacza, że one zaczynają się lepić jedna do drugiej. Okay? Antyagregacja to znaczy, że one co? One nie chcą się lepić ze sobą, co powinno mieć miejsce. Okay? Chciałbym, żebyśmy sobie wyobrazić, nie ma nas tu może bardzo wielu, ale wyobraźmy sobie, gdybyśmy naraz wszyscy chcieli przejść przez te drzwi. Moglibyśmy mieć taki minimalny korek, prawda? Podobny efekt może mieć to, gdy te płytki krwi zaczną się co? Skupiać razem i lepić ze sobą. Bo nasze naczynia krwionośne składają się z dużych naczyń krwionośnych, ale również z maleńkich, cienkich naczyń, tak zwanych włosowatych, prawda? Jeżeli te krwinki zaczną się lepić ze sobą, to może nastąpić zator, gdy będą przepływać przez te cieńsze naczynia krwionośne. A to może doprowadzić do wylewu, czy do zawału serca. Więc to nie jest coś pożądanego, prawda? Dalej. Obniżona synteza tlenku azotu powoduje, że mamy więcej tak zwanych wolnych rodników. To jest grupa związków chemicznych, która powoduje dokładnie to, o czym mówiliśmy, gdy mówiliśmy o homocysteinie. Powoduje co? Powoduje, że te komórki nabłonkowe nie funkcjonują tak, jak powinny. Okay? A więc powodują rozpoczęcie się właśnie miażdżycy. Dalej, to powoduje, że mamy sztywniejsze i grubsze naczynia tętnicze, o czym mówiliśmy również, że może to być problem, gdy mamy tam jakieś za dużo soli w posiłku i tak dalej, prawda? Prowadzi to do podwyższonego ciśnienia, zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego, a to z kolei prowadzi do wyższego ryzyka zawału czy udaru mózgu. Pytanie ważne brzmi tak. Czy można coś zrobić, żeby cofnąć lub przynajmniej zatrzymać ten proces? Mowa o procesie, który ma miejsce w tym układzie sercowo-naczyniowym, gdy my zaczynamy się już, prawda, starzeć, prawda, czy w wyniku procesu starzenia się. Popatrzmy na ten cytat. W tradycyjnym modelu wpływu diety na choroby serca spożycie całkowitego tłuszczu, tłuszczów nasyconych i cholesterolu w diecie powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi i cholesterolu LDL, tego tak zwanego złego cholesterolu,
powodując tym samym chorobę wieńcową. Ten model, oparty w dużej mierze na obserwacjach przeprowadzonych w badaniach ekologicznych i podstawowych eksperymentach metabolicznych, okazał się żarąco co? Uproszczony. Był taki okres, gdzie wszystko, co nazywało się tłuszczem, to co? To złe, prawda? Dzisiaj wiemy, że nasz Stwórca nie stworzył wszystkich tłuszczów w taki sam sposób. Dzisiaj wiemy, że tłuszcze, że mamy tłuszcze, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie i mamy tłuszcze, które są, czy pozytywnie wpływają, prawda? Poprawiają nasze zdrowie. Te, które są tutaj wymienione, tłuszcze nasycone i cholesterol, a ciągle uważane są za te, które no, destruktywnie wpływają na nasze zdrowie, ale są takie, które są właśnie pomocne również w przypadku utrzymania zdrowia, czy zdrowego układu sercowo-naczyniowego. W momencie, kiedy ten model, o którym tutaj czytaliśmy, był przyjęty praktycznie przez wszystkich, przez naukowców, przez wykładowców, przez ludzi, no, generalnie rzecz biorąc, to ten pan, Duńczyk, naukowiec z Danii, to jest jego współczesne zdjęcie, pojechał do Grenlandii i zrobił bardzo ciekawe badanie. Do tego badania włączył 130 osób Eskimosów z Grenlandii. Również włączył do niego Eskimosów, którzy przenieśli się do Danii i mieszkali już w Danii, okay? 38 z nich. Jak również osoby rasy białej, również Duńczyków, 31 z nich. I wyniki tego badania zaszokowały świata. Dlaczego? Bo to badania pokazały, że najniższy całkowity cholesterol we krwi mieli Eskimosi z Grenlandii. Najgorszy mieli Eskimosi z Danii, a pośredni mieli Duńczycy rasy białej. Dlaczego mówię, że te wyniki zaskoczyły, czy nawet zaszokowały cały świat? Dlatego, że gdy popatrzymy na dietę Eskimosów, to wyglądała ona mniej więcej tak. Jedli oni tłuszcz surowy, tłuszcz ugotowany, tłuszcz upieczony, tłuszcz usmażony i tłuszcz uwędzony. A więc co byśmy się spodziewali, że jakie wyniki tego badania będą? Że Eskimosi w Grenlandii co? Będą mieli najwyższy poziom cholesterolu, a nie najniższy, prawda? Dlaczego? Dlaczego Eskimosi z Danii mieli najwyższy cholesterol? Dlatego, że my wiemy, że gdy ktoś jest przyzwyczajony do określonego stylu życia, określonej diety w danym społeczeństwie, w którym żyje, i się przeprowadzi do innego społeczeństwa i zacznie zaadoptować styl życia i dietę tego społeczeństwa, to ta dieta i ten styl życia ma na niego gorszy wpływ niż na osoby, które tradycyjnie od dziesiątych lat taki styl życia i taką dietę, taki styl życia prowadzą i taką dietę spożywają. Widzimy to na przykładzie na przykład Japończyków, którzy się przenieśli do na Hawaje, prawda? Japonia to jest generalnie kraj dość zdrowy, ale Japończycy, którzy przenieśli się na Hawaje, mają wyższe ryzyko chorób serca na przykład niż Amerykanie. Okay? Więc to jest jeden taki z kolejnych przykładów tego samego. Dlaczego Eskimosi mieli najniższy cholesterol z tych trzech różnych grup, o których tam mówiliśmy? Popatrzmy na ten cytat. Wyniki, zwróćmy uwagę, wyniki zgodnie wskazują, że kwasy tłuszczowe omega-3. Czy Państwo słyszeliście o kwasach tłuszczowych omega-3? Tak? Ok. Omega-3 zasadniczo przyczyniają się do obniżenia ryzyka śmiertelności wskutek choroby wieńcowej oraz wiążą się ze zmniejszonym ryzykiem śmierci wskutek arytmii, zapobieganiu pierwotnym i po powstaniu choroby serca, zapobieganiu wtórnym. Okay? A więc u osób, które nie miały jeszcze żadnych problemów z chorobami serca i u tych, które już miały tam jakąś duśnicę czy jakiś inny symptom. Okay? A więc te kwasy tłuszczowe omega-3 mają jaki? Mają pozytywny, mają dodatni, mają zdrowy wpływ na te problemy zdrowotne.
Tak dla przypomnienia może, okay? Gdy my patrzymy na kwasy tłuszczowe, to mamy różne ich rodzaje. Mamy kwasy tłuszczowe nasycone, ja tu kilka wymieniłem, jest ich faktycznie więcej. Mamy kwasy tłuszczowe jedno nienasycone, tu mamy przykład. I mamy również dwa rodzaje kwasów tłuszczowych wielonienasyconych. Do nich należą omega-3 i kwasy tłuszczowe z omega-6. Te najważniejsze z nich to te podkreślone. Kwasy EPA i kwasy DHA. A szczególnie najważniejszy z nich jest który? Jest kwas DHA. Okay? Dosłownie to znaczy docosahexaenoic acid po angielsku. Kwas docosahexaenoic po polsku. Okay? Kiedy popatrzymy, jaki wpływ te kwasy mają na układ krążenia, tutaj mamy sumę, czy podsumowanie to, o czym już mówiliśmy, co staje się w procesie starzenia. Widzimy, że spożycie odpowiedniej ilości kwasów EPA i DHA odwraca ten proces, o którym mówiliśmy, że ma miejsce w procesie starzenia się. Czyli mamy, te kwasy powodują, że mamy co? Że mamy podwyższoną syntezę tlenku azotu. A to oznacza, że co? Że te płytki nie będą się lepić ze sobą, prawda? To będzie oznaczać, że co? Że nie będziemy mieli spargnienia naczyń krwionośnych i tak dalej, i tak dalej. Zresztą te kwasy tłuszczowe również obniżają cholesterol we krwi. To jest jedna z ich takich zalet. Okay? Tutaj mamy badanie na bazie wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Stanach Zjednoczonych. Ja wiem, że niektórzy z Państwa należą do tego kościoła tutaj w Katowicach czy w tym obrębie. I co jest bardzo ciekawe, tutaj mamy porównanie śmiertelności wskutek różnych przyczyn. Tutaj mamy wszystkie przyczyny raczej razem wzięte. Tutaj mamy niedokrwistość serca jako przyczynę. Tutaj mamy chorobę krążenia jako przyczynę. Jest to porównanie osób, które były niewegetarianami do osób, które były semi, czy takie na pół wegetarianami, prawda? Osoby jedzące ryby, laktoowo-wegetarianie i wegetarianie. I raczej wegany, okej? Okay? I co się okazuje, że która z tych grup miała najniższe ryzyko? Które? Nie weganie. Popatrzmy, że weźmy przykład. Niedokrwistość serca, ok? W porównaniu do osób, które były niewegetarianami, weganie miały obniżone ryzyko o 8%. A osoby jedzące ryby o ile? O 35%. A więc znacznie niższe w porównaniu zarówno do niewegetarian, jak i do wegan, prawda? Kiedy popatrzymy na chorobę krążenia, znów, kiedy popatrzymy na wegan, o 9% niższe ryzyko w porównaniu do niewegetarian, a gdy popatrzymy na osoby, które jadły ryby, mamy co? Minus 20%, czyli o 20% niższe. Dlaczego tak jest? Dlatego, że te kwasy tłuszczowe, o których wspomnieliśmy, EPA i DHA, one głównie znajdują się gdzie? One głównie znajdują się właśnie w rybach. Dlatego my nazywamy te kwasy potocznie kwasami jakimi? Rybimi. Państwo słyszeliście ten zwrot? Kwasy rybie, tak? Okay? To mówimy właśnie o kwasach EPA i DHA. Okay? I te kwasy powodują, że mamy właśnie obniżone ryzyko chorób. Mówimy o rybach morskich. Proszę? O rybach morskich. Może ja pod koniec znów nawiążę do tego, co z tym fantem zrobić, jak to zastosować praktycznie, jeśli chodzi o spożycie czy produktów, czy innych, jak powiedzieć, produktów czy substancji. Okay? Popatrzmy dalej. Korzyści spożywania kwasów EPA i DHA w profilaktyce innych chorób niż choroby układu krążenia. Okay? Tutaj mamy wyniki wpływu tych kwasów na depresję. Więc mamy takie podsumowanie na bazie 31 badań. Okay? I popatrzmy, że tutaj mamy ryzyko powstania depresji według ilości czy dawki spożywanych produktów. Okay? Więc tutaj mamy spożycie ryb. Ta linia prosta pokazuje ryzyko depresji u osób
z najmniejszym spożywaniem ryb. Okay? A ta linia powoduje, raczej pokazuje ryzyko u osób z większym spożywaniem ryb. I tutaj mamy w gramach na dzień. Im spożywanie ryb się zwiększyło, tym co? Ryzyko depresji się również zmniejszyło. Podobnie, gdy popatrzymy na suplementy EPA i DHA, ta linia pokazuje ryzyko u osób, które nie spożywały suplementów, tych kwasów tłuszczowych EPA i DHA, a ta linia gruba pokazuje ryzyko według dawki spożywanych suplementów. I tak dalej. Podobnie omega-3 razem wzięte, bo tu jest tylko te dwa kwasy tłuszczowe, a tutaj wszystkie kwasy tłuszczowe z tej grupy omega-3. Czyli widzimy, że co? Że te kwasy tłuszczowe również obniżają ryzyko powstania depresji. Dalej. Wpływ kwasów tłuszczowych EPA i DHA na zanik funkcji poznawczych i chorobę Alzheimera. Znów jest to takie podsumowanie różnych badań. Analiza 29 badań. Mamy ile osób było wliczonych, jak długo trwały te badania i tak dalej. I tutaj mamy wynik, co ta analiza nam pokazała. 0,1 grama na dzień przyrostu spożycia kwasu tego DHA w diecie wiązało się z niższym ryzykiem demencji o 14% i choroby Alzheimera o 37%. A więc te kwasy tłuszczowe, co? Obniżają również ryzyko powstania i demencji, i specyficznie choroby Alzheimera. Okay? Dalej tutaj mamy badanie, które wykazało, czy te kwasy tłuszczowe mają jakiś pozytywny wpływ na kwestię zaniku funkcji poznawczych. I popatrzmy, jaki jest wynik. Tutaj mamy, ta linia pokazuje, jak wyglądał wynik badania, zanim suplementy tych kwasów EPA i DHA zostały podane, prawda? A te słupki pokazują, co się stało potem. Popatrzmy, że w przypadku DHA mamy tutaj nadwyżkę w porównaniu do tego, jak było to na początku badania. Oznacza to, że pamięć i funkcje poznawcze się co? Poprawiły, ok? A więc ten kwas EPA nie miał wpływu dodatkowego na pamięć i funkcje poznawcze, ale kwas DHA miał. Dlatego ja powiedziałem na samym początku, że kwas DHA jest takim głównym, takim najważniejszym, takim, na który należy główną uwagę zwrócić. Dalej, wpływ kwasów EPA i DHA na atrofię mózgu. Okay? I to badanie jest takim jednym, które mnie przekonało do tego, że ja muszę więcej czasu poświęcić, żeby przeczytać trochę literatury o tych właśnie kwasach tłuszczowych. Popatrzmy, co się stało tutaj. Jaki był cel badania? Celem badania było zbadanie, czy stężenie kwasów tłuszczowych EPA i DHA w osoczu modyfikuje wpływ obniżających homocysteinę suplementów witaminy z grupy B na atrofię mózgu. Okay? Do badania włączono 168 osób, które miały 70 lat lub więcej. Podzielono je na dwie grupy. Pierwsza grupa nie otrzymała żadnej interwencji, a druga grupa otrzymała suplementy kwasu foliowego, witaminy B6 i witaminy B12. Okay? Zobaczmy, co się stało. U osób z wyjściowym, czy na początku badania, z wyjściowym poziomem kwasów tłuszczowych omega-3 powyżej 590 mikromoli na litr, leczenie suplementami witamin z grupy B zmniejszyło atrofię mózgu średnio o 40% w porównaniu z placebo. Leczenie suplementami witamin z grupy B nie miało istotnego wpływu na tempo atrofii wśród osób o niskim poziomie kwasów tłuszczowych równym czy poniżej 390. To, co to badanie nam pokazało, to, że witaminy z grupy B, w tym witamina B12, ma jakiś wpływ, czy współpracują razem z tymi kwasami, niezbędnymi kwasami tłuszczowymi, że one na siebie jakiś taki, tak się od, jak powiedzieć, oddziałują, tak? Czy mają jakiś synergetyczny wpływ na siebie, ok? A więc w
Wcześniej mówiliśmy o tej potrzebie utrzymania właściwego poziomu witaminy B12. Teraz uczymy się o tym, że gdy dodamy do tego co? Te kwasy tłuszczowe z grupy omega-3, to ten wpływ może być jeszcze lepszy. Jeszcze lepszy w porównaniu, gdybyśmy mieli tylko brać suplement witaminy B12. Czy można uzyskać podobny wynik, spożywając siemię lniane lub nasiona chia? Okay? Popatrzmy na cytat. Wpływ spożywania większości ilości kwasu, czy większej ilości kwasu alfa-linolenowego, to jest kwas z grupy omega-3, który znajduje się w siemieniu lnianym i w nasionach chia. Okay? Z produktów roślinnych na zmniejszenie ryzyka choroby sercowo-naczyniowej badany był do znacznie mniejszego stopnia zarówno w profilaktyce pierwotnej, jak i wtórnej. Niektóre wyniki wskazują na potencjalne korzyści, ale wyniki nie zawsze były zgodne. Okay? Mamy taki kontrast. Wcześniej czytaliśmy, że co? Że wyniki zgodnie pokazują, że te kwasy EPA i DHA mają jaki wpływ? Pozytywny, prawda? A tutaj mamy, że gdy popatrzymy na ten kwas, który znajduje się konkretnie w produktach typu nasiona chia czy siemię lniane, to te wyniki nie zawsze są zgodne. Niektóre pokazują pozytywny wpływ, ale nie zawsze to ma miejsce. Co praktycznie możemy z tą informacją zrobić? Okay? Popatrzmy na kolejny cytat. Bez jakichkolwiek innych zmian w diecie, poprawa stanu DHA, bo podkreślam, to jest ten najważniejszy kwas tłuszczowy w krwi, może być osiągnięta dzięki suplementom DHA, ale nie poprzez suplementację kwasu alfa-linolenowego lub EPA lub innych prekursorów. Okay? Zaraz wyjaśnię, co ten cytat nam dokładnie mówi. Okay? Więc jeszcze raz, w produktach typu siemię lniane mamy tylko kwas alfa-linolenowy, nie mamy kwasu EPA i nie mamy kwasu DHA. Okay? Część tego kwasu może być zamieniona na kwas EPA. Teoretycznie rzecz biorąc, część tego kwasu może być zamieniona na ten kwas. Ale praktycznie rzecz biorąc, to zamienienie jest prawie że go nie ma. Okay? Czyli ten kwas prawie że nie ma w ogóle wpływu na powstanie tego kwasu. Teoretycznie my mamy enzym. Ludzie mają enzym, który jest potrzebny, czy enzymy, bo to są dwa różne enzymy potrzebne, do tego, żeby ten kwas EPA zamienić na kwas DHA, niezależnie od tego, czy go spożyjemy w diecie, czy nie. Praktycznie rzecz biorąc, te enzymy są nieaktywne i nie zamieniamy praktycznie nic, jeśli chodzi o tą zamianę kwasu EPA na DHA. Tutaj mamy podane, czy ilustrację tego. Zobaczmy. Efekt suplementacji kwasem tym alfa-linolenowym, czyli tym, który znajduje się na przykład w siemieniu lnianym, na poziom omega-3 w osoczu krwi. Popatrzmy, że im większa dawka tego kwasu, tym podwyższony widzimy poziom tego kwasu w strumieniu krwi. Okay? Podobnie jest z EPA. Poziom EPA również się podwyższa, gdy podwyższymy dawkę kwasu alfa-linolenowego. Okay? Ale gdy popatrzymy na EPA, co widzimy? Nie widzimy żadnego efektu. Okay? Dlatego musimy spożyć suplement EPA i DHA razem wziętych. Wtedy zobaczymy, że wyraźnie się podwyższa, gdy my mamy więcej czy większą dawkę suplementu EPA i DHA, to widzimy, że również podwyższa się poziom DHA i EPA w surowicy krwi. Okay? Dalej, jaką dawkę powinniśmy spożywać zatem? Użycie 250 mg DHA i EPA dziennie z diety lub suplementów powinno być włączone w zakres profilaktyki zgonów wskutek choroby wieńcowej
i po wystąpieniu choroby wieńcowej w celu zmniejszenia ryzyka zgonu i jej powodu, okay? Z jej powodu. Biorąc pod uwagę ewentualną rozbieżność tej oszacowanej dawki i brak dowodów na działanie szkodliwe po użyciu wyższych ilości, docelowy poziom 250 do 500 mg dziennie EPA plus DHA jest uzasadniony. Okay? A więc tak jak mówiliśmy, że odpowiednią dawką witaminy B12 będzie 250 do 500 mikrogramów, tak w przypadku suplementów EPA i DHA mamy 250 do 500 mg, okay? Gdy dodamy te dwa różne kwasy tłuszczowe razem. Okay? Czyli możemy kupić na przykład suplement, gdzie będziemy mieli przykładowo 360 miligramów DHA i przykładowo 180 mg EPA. Right? Razem wzięte będzie troszeczkę ponad 500, czyli dokładnie tyle, ile chcemy, żeby on był. Tak? Tutaj mamy ilustrację, dlaczego taką dawkę, kiedy popatrzymy na tę ilustrację, zobaczymy, że gdy spożycie wynosi no około 250, może troszeczkę mniej, może troszeczkę więcej, to co mamy? Wyraźną obniżkę śmierci wskutek choroby wieńcowej. Natomiast gdy zaczniemy spożywać większą dawkę, nie mamy jakiejś dodatkowej korzyści tej większej dawki. Okay? Dlatego praktyczne zalecenie moje jest takie: użyj suplement EPA i DHA z alg o dawce 250 do 500 mg dziennie. Ja wcześniej wspomniałem, że te kwasy EPA i DHA znajdują się również w rybach, prawda? Mówię tutaj o spożywaniu suplementu, nie mówiłem o tym, żeby spożywać ryby. Dlaczego tak jest? Ryby dzisiaj, chociaż dalej są tym głównym źródłem w diecie kwasów tłuszczowych EPA i DHA, to również są skażone przeróżnymi produktami. Nie tylko rtęć, prawda? Ale również innymi toksycznymi związkami, które mają destruktywny wpływ na i różne choroby, i na tkankę mózgową i tym podobne. Okay? Gdy my patrzymy na suplement tych kwasów tłuszczowych, te suplementy są oczyszczone, czyli wiadomo, że suplementy są zrobione albo z ryb, albo z wodorostów, prawda? A i te ryby, i wodorosty są zanieczyszczone, ale one są oczyszczone z tych substancji typu rtęć, czy typu, nie wiem jak powiedzieć, dioksyn. Dioksyn to są najbardziej znane toksyczne związki na świecie, takie nieznane. Ale to właśnie są również, zawierają dość dużą ilość właśnie tych związków odżywczych. Ja osobiście w ubiegłym roku, gdy byłem w Polsce, kupiłem ten produkt. To jest niemiecki produkt. On może nie jest, życzyłbym sobie, gdyby był lepszy, bo tutaj dawka EPA i DHA była razem wzięta 250 mg. Gdyby to było troszeczkę więcej, byłoby lepiej. Okay? Ale no taki poszukałem w internecie i taki tutaj kupiłem. W tym roku troszeczkę się zmądrzałem, bo przywiozłem ten sam, który używam w Stanach Zjednoczonych. Okay? Ten produkt przywiozłem do Polski i zawsze jak robię sobie jakąś pastę typu hummus czy awokado sobie tam podwyższę, żeby na chleb położyć, to kapsulkę biorę, nóż, robię małą dziureczkę i wyduszam cały ten kwas, do tego mieszam razem z tym, okay? Nie wiem, może teraz w Polsce na rynku są inne niż ten produkt, ale mówię, to jest to, co ja znalazłem. I tak jak powiedziałem, ja przekonałem się do tego produktu, jeśli chodzi o literaturę i takie osobiste również samopoczucie po tym, jak zacząłem brać właśnie również ten produkt. Dlatego do zdrowej diety, o której mówiliśmy na początku mojego pierwszego wykładu, i witaminy B12, o której wspomniałem w pierwszym wykładzie, chciałbym dodać również, czy zaproponować, czy zalecić Państwu również używanie tych kwasów tłuszczowych, niezbędnych kwasów tłuszczowych EPA i
DHA. Okay? I na tym ja zakończę. I znów mamy sporo czasu, 20 parę minut, prawda? Jeżeli będą pytania, to ja postaram się odpowiedzieć.